Nasza druga część wyprawy obejmowała Roztocze Wschodnie. Rozpoczęliśmy ją od cerkwi świętego Mikołaja w Chrebennem, zbudowanej na końcu XVII wieku i przebudowanej w 1882 roku. Cześć! Jesteśmy przy krzyżu na wzgórzu. Jak sama nazwa wskazuje, krzyż znajduje się na wzgórzu. Wśród łąk, pól, przepięknych krajobrazów, cerkwi na horyzoncie. Jesteśmy w Nadleśnictwie Lubaczów, przy kamieniach kultu słońca. Są to tak naprawdę ostańce wapienne, a najsłynniejszy z nich, o ile tak można powiedzieć, jest ten za mną z charakterystyczną dziurką w środku. Kolejnym przystankiem był Choryniec-Zdrój z zabytkowym cmentarzem, nad którym dominuje kaplica Mauzoleum Ponińskich, zbudowana na początku XX wieku. W starej części cmentarza znajduje się wiele interesujących krzyży i figur wykonanych przez bruśnieńskich kamieniarzy. Jesteśmy w Choryńcu Zdroju, w parku zdrojowym, przepięknym, zielonym, zdrojowym. Zdroju pojechaliśmy do Radruża, w którym oglądaliśmy cerkiew pod wezwaniem świętego Parseki, zbudowanej w XVI wieku. W 2013 roku została wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Niestety nie mogliśmy obejrzeć jej w środku ze względu na pobyt z pieskiem.
Obok cerkwi znajduje się zabytkowy leśny cmentarz z kamiennymi krzyżami. Jesteśmy na cmentarzu w Starym Bruśnie, a wokół nas jest kilkadziesiąt lub też nawet kilkaset krzyży. Wiele z nich to już dzieła najlepszych bruśnieńskich kamieniarzy. No niestety ich nie ma i Starego Brusna już też nie ma. Jest to efekt akcji Wisła, gdzie wiele wsi zostało spacyfikowanych i przesiedlonych na nowe, zachodnie tereny Polski. Niedaleko nieistniejącej już wsi znajduje się kolejna, ale taka istniejąca, to Nowe Brusno. Obejrzeć tu można drewnianą cerkiew pod wezwaniem Paraskewy. Nieopodal cerkwi, pośród drzew, znajduje się kolejny piękny cmentarz pełen bruśnieńskich krzyży i nagrobków. Jesteśmy w ruinach cerkwi w Kniaziach. Bardzo zniszczona, zdewastowana też przez różnego rodzaju graffiti, symbole, napisy. Ale cerkiew znana. Znana, można powiedzieć, nawet na całym świecie. Dzięki Pawlikowskiemu i jego filmowi Zimna wojna, gdzie sceny były kręcone właśnie w tych ruinach.
Ostatni dzień naszego pobytu na Roztoczu spędziliśmy oglądając zabytki w siedliskach. Pierwszym była kapliczka w dzwonnicy ze skamieniałych drzew i kapliczka pod wezwaniem świętego Huberta. Skamieniałe drzewa pochodzą z trzeciorzędu, czyli mają około 13-14 milionów lat. Na świecie występują tylko na wyspie Lesbos, w Arizonie, Argentynie i w Polsce, właśnie w siedliskach. Kolejnym przystankiem była kapliczka na wodzie. Obecna pochodzi z początku XX wieku. Ostatnim była cerkiew świętego Mikołaja, zbudowana w 1901 roku, ufundowana przez księcia Sapiehę. Jeśli podobał Ci się film, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj nasz kanał. Wkrótce kolejne filmy z naszych wyjazdów.